inwestycja, którą właśnie udało nam się zakończyć, jest jedną z najważniejszych inwestycji w planie inwestycyjnym tego roku. Plan ten opiewał na blisko 20 milionów złotych, a inwestycja rozbudowy nowej sortowni o nową linię pochłonęła ponad połowę tych środków, blisko 10 milionów złotych. Nowa linia, nowe separatory po próbach charakteryzują się lepszą wydajnością, większe ilości odpadów będziemy w stanie przerobić. Jest to około 15% więcej odpadów niż udawało nam się na dotychczasowej linii przerabiać odpadów. Drugi aspekt jest o tyle istotny, że mając tylko jedną linię, nieraz musieliśmy dokonywać przerw z tytułu awarii. Zatrzymywaliśmy pracę sortowni. W tej chwili praca na dwóch liniach właściwie uniezależnia nas od awarii i powoduje, że ta skuteczność działania naszego zakładu też bardzo mocno się poprawia. Dzięki różnej rozbudowie mamy lepsze sterowanie całej linii sortowniczej, dzięki też tabletowi, którego otrzymaliśmy. Zarówno w terenie, jak i tutaj u nas na dyżurce, na dyspozytorium. Mamy możliwość sterowania tutaj właśnie z dyżurki dzięki komputerowi, który jest zainstalowany, na którym możemy każdy z osób na separatorów ustawiać programy w zależności co dany dzień sortujemy. Do tej pory nasze separatory stare wydzielały tylko typowo PETA, a te nowe separatory już rozpoznają kolory, pewnie bezbarwny, niebieski, zielony. Rozbudowaliśmy tak zwaną stację przeładunkową, która sama automatycznie się porusza i śmieci trafiają do kontenera automatycznie, tak jak komputer rozkaże. Do tej pory musieliśmy mieć otwartą bramę i operator wózka musiał przesuwać kontener do przodu i do tyłu. Modernizacja, którą wykonywaliśmy na zakładzie ZGO w Jarocinie, była pracą dosyć skomplikowaną, trudną, ponieważ musieliśmy montować jakby naszą technologię już w istniejącej hali, pracującej hali. Mimo to efekt, jaki uzyskaliśmy po rozruchach i po montażu, jest zadowalający. Wszelkie parametry instalacji zostały poprawione, efekt ekologiczny również, jak i praca osób pracujących na instalacji również polepszyła się. Docelowo będziemy mogli dzięki uruchomieniu tej linii zwiększyć zatrudnienie o około 12 osób w naszym zakładzie. Więc myślę, że te wszystkie aspekty spowodują, że nasz zakład będzie mógł jeszcze lepiej funkcjonować poczynając od 2020 roku. No i tym samym jeszcze bardziej będziemy mogli zasłużyć na zaszczytne miano Wielkopolskiego Centrum Recyklingu.